I think to myself, what a wonderful world. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lianus Lis, a na waszych ekranach gra Honkai Star Rail oraz Silus w Astralnym Ekspresie. Z niewiadomych przyczyn akurat tak się złożyło, że z tyłu również Jin Yuen oraz Huo Huo. No i lecimy z pierwszym odcineczkiem, tłumaczenie story questa Jin Liu, który jest tutaj według Fates Atlas. No i co? Będzie Blady, będzie Jin Yuen, będzie Dan Heng znowu i będzie oczywiście Jin Liu, nasza główna bohaterka tej miniserii. Ale teraz wrzucę wam tutaj krótkie przypomnienie, na czym zakończył się chapter 3 z Sien Jolofu, jak to wyglądało i skąd my w ogóle wiemy, że mamy spotkać się z Jin Liu. Jakiś czas później w Scalding Prison. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą, są albo strażnikami, albo więźniami. Którym ty jesteś? Żadnym z nich. Jestem po prostu zagubionym podróżnikiem. Co za spektakl. Stellaron, Ambrosial Arbor, Uczniwy Sanctus Medicus, Lord Revenger. Seria Gruź. To prawie udało się odwrócić naszą uwagę od kluczowego pytania. Ci, którzy przywieźli Stellaron na Sienjo, jaki był ich motyw? Czy podasz się, a może potrzebujesz zachęty? Abundance Yaoshiego. Generale, moja moc rzeczywiście pochodzi od Abundance. Ale jestem taki sam jak ty. Oboje jesteśmy wrogami Yaoshiego. Zgadza się, Jin Yuen. Trzymaj się z daleka od nas. Odrodzenie Arbor to był znak. Nadszedł czas, aby Sienjo wybrało kolejną ścieżkę. The Rainbow Arbiter, the Plague's Author, the Ruin Author. To jest partia szachów pomiędzy Ionami. Jeśli staniesz po stronie zwycięzców, możesz przegrać. I tym razem złożymy Abundance, ich grobie. Więc tak wyglądało zakończenie fabuły, no i właśnie tak urwali ten wspaniały wątek w Sienjo, nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak, nie wiadomo o co chodziło tak naprawdę, więc bez zbędnego przedłużenia lecimy już rozwiązywać tę zagadkę. Hej ho, hej ho. He? Silus, potrzebujesz pomocy z czymś? Ktoś wysłał jakiś list. Pompon cały czas sprzątał i nie widział żadnych listów. No, to trochę przerażające. Co? Nie jesteś tak Pompona. Dlaczego nagle do naszego pociągu zawsze wkradają się jakieś dziwne rzeczy? A o co chodziło w tym liście? Pokazujemy list Pomponowi. Wygląda jak zaproszenie. Ha, kto mógł je wysłać? Czy Dan Han miał jakiś przyjaciół na Lofu? Jeśli Pompon dobrze pamięta, mówił, że został stamtąd wygnany, prawda? Przyjaciele... Może Jin Yuen? Mało prawdopodobne. Gdyby generał wysłał list, to by go podpisał. Dlaczego nie pokażesz Dan Hanowi tego listu? No wiesz, gdzie go znaleźć. Bardzo mi się podoba, że na słówko gdzie go znaleźć było podpisane, że w archiwach. No dobra, lecimy. O co chodzi, Silus? Potrzebujesz czegoś? Jest dla ciebie list. Ktoś zaprasza cię do powrotu na stare ziemię. Nie ma podpisu i nie ma w nim wzmianki o czasie ani miejscu. Wygląda na to, że ktokolwiek to wysłał, oczekuje, że będę pamiętać. Niestety zawiodę ich. Czy to może być Blade? Charakter pisma rzeczywiście przypomina charakter mistrza miecza, ale Blade od razu przeszedłby do sedna. To zaproszenie w porządku, ale jest zbyt tajemnicze, żeby to było. Silus, pozwól mi zatrzymać ten list. Ze wszystkim, co wiąże się z przeszłością Danfanga, należy obchodzić się ostrożnie. Spoko, Luz, nie mamy z tym żadnego problemu, raczej coś z takim zawahaniem to potwierdził. Pojawienie się tego listu wywołuje ciebie niepokój.
Przywołujesz hymn chmur, a kropla wody skrapla się z powietrza i wsiąka w literę. Pismo znika, a kolejna linia pisma zaciera się z powodu plamy po wodzie. Z 5 osób, 3 muszą zapłacić cenę. Tak jak myślałem, było więcej niż mogło się wydawać. Pozwolenie Silusowi odejść jako pierwszy było mądrym wyborem. Nie mogę z tego powodu ponownie narazić go na niebezpieczeństwo. Ale jeśli on nie wysłał tego listu, kto mógł to zrobić? Może powinienem wybrać się do siedziby boskiej przewidywalności? Muszę zapytać Ginny Wena o Stellarn Hunters. A że w taki sposób? No dobrze. Po tak długim czasie spędzonym z dala od Lofu, siedziba boskiej przywidalności stała się jeszcze bardziej wroga. To całkiem uspokajające. Spokojnie, nie musisz być taki ostrożny, młody człowieku. Po prostu wspominam dawne czasy. Jednak nigdy nie myślałam, że Ginny Wen wyśle cię, żebyś mi towarzyszył. Wydawałoby się, że nasze losy są ze sobą splecione. Mam dzisiaj dość pracy. Cóż, jeśli Dan Han. Pozdrowienia. Witaj. Muszę porozmawiać o czymś z generałem. Szukasz odszkodowania za obrażenia, które ci spowodowałem? Przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność. Mogę potrącić moją pensję na następne 100 lat, jeśli chcesz. To nie będzie konieczne. Cloud Knights wykonali swój obowiązek. Powinienem przeprosić za wszelkie szkody, które wyrządziłem. Przybyłeś w złym momencie. Generał jest zajęty pilną pracą. Prawdopodobnie nie będzie można się z nim dzisiaj spotkać. No ale zostawił wiadomość. Dan Han, poznajesz osoby na schodach? Myślę, że tak. Nie mogę powiedzieć, że ją znam, ale wygląda trochę znajomo. Czy ona jest gościem generała? Nie pamiętasz jej? Rozumiem. Przypuszczam, że wspomnienia z twojego poprzedniego życia naprawdę zostały wymazane po odrodzeniu. To jest Jin Liu, poprzednia mistrzyni miecza Xianzhou Lofu. Była najbliższą przyjaciółką Imbibitor Lunae, twojego poprzedniego wcielenia. Była także mistrzynią generała. Według zapisów wojennych z przeszłości, jej ostrze zabiło niezliczoną ilość mieszkańców Abundance. Nawet Feather Guards of the Wing Weaver, the Father Wolf of the Borysins, albo gigantyczna Mecha Beast nie byli w stanie wstrzymać jej pojedynczego uderzenia. Jest znaną legendą. Jednakże są to starożytne historie. Szkoda, że nawet taka bohaterka jak ona nie była w stanie uwolnić się od Mary. Mówi się, że w końcu Jinliu straciła zdrowie psychiczne i zabiła każdego w zasięgu wzroku. Została uznana za przestępcę i uciekła do zewnętrznych światów. Z jej mocami można by pomyśleć, że nikt nie będzie w stanie jej sprowadzić z powrotem. Z jakiegoś powodu przybyła na Lofu z podejrzanym, udającego podróżującego kupca mężczyzną i powiedziała, że chce się oddać. Jej kapitulacja obwarowana była jednym warunkiem. Zapewnieniem jej dnia wolności przed rozprawą. Chciała pojechać do Scale George, Waterscape i po raz ostatni spotkać się ze swoimi starymi przyjaciółmi. Nie mogę uwierzyć, że Ginny Wen rzeczywiście się zgodził na to. Przed wyjazdem kazał nam towarzyszyć Ginny podczas jej ostatniego dnia na Lofu. Gościmy honorowego gościa, eskortujemy przestępcę. Ginny nagle przestaje mówić. Podobnie jak ona, odczuwasz chłód unoszący się wokół ciebie w powietrzu. Imbibitor Lunae. Jesteś tutaj. Skoro przybyłeś całą tę drogę, dlaczego nie przyjdziesz i nie porozmawiasz ze mną? Czemu ona jakieś lodowe powiewy wydaje, kiedy zdała sobie sprawę z jego obecności? Ona jest creepy. A może powinnam w tym życiu zwracać się do ciebie po imieniu Dan Han? Chodź, Blade, idziemy z nią gadać. Kiedy opuściłam Xianzhou, słyszałam, że zabrali cię łuski i rogi. Zmusili cię do odrodzenia lęgowego i przetrzymywali w więzieniu w Kaitana. Myślałam, że Imbibitor Lunae został wymazany z tego świata. Ale potem wróciłam do Lofu i patrzyłam, jak rozdzielasz morze.
Po tylu latach był to wspaniały widok. Ona tam była? Pamiętam cię, ale ledwo. Poznaję cię, ale nic nie pamiętam. Wspomnienia z mojego poprzedniego życia są rozbite jak szkło. Nie potrafię poskładać rzeczywistości z poszczególnych odłamków. Nie pamiętam. Słowa każdej osoby, która ma nadzieję uciec od przeszłości. Odrodzenie w Idiatcharze zwykle wymazują wszelkie wspomnienia z poprzedniego życia. Zachowały się jednak fragmenty swojej przeszłości, a także mocy starszego. Jeśli moje przypuszczenia są słuszne, receptorzy nie chcieli pozwolić, aby linia ich dobiegła końca. Mieli nadzieję na zmartwychwstanie Imbibitor Lunae. Dlatego majstrowali przy twoim odrodzeniu. I zmienili cię w to, czym jesteś teraz. Chcesz, żeby Imbibitor Lunae zapłacił za to, co zrobił? Działania Imbibitor Lunae wpłynęły na wielu. Czy jesteś tu po to, aby wszystko naprawić? Ja też jestem przestępcą. I jakie mam prawo, żeby wymierzać karę? Wróciłam do Lofu, aby móc poddać się sojuszowi i odpokutować za moje grzechy. Miałam jednak jedną prośbę przed rozprawą. Poprosiłam o jeden dzień na spotkanie ze starymi przyjaciółmi i wypełnienie obietnic, które złożyłam dawno temu. Jin Yuan zawsze był wyrozumiałą osobą. Dowiedział się, że przyjdziesz i zgodził się na moją prośbę. A więc to ty wysłałaś do mnie list w ekspresie? Zgadza się. W międzyczasie. Morskie głębiny nie kryją kamieni, a oddechy smoków odsłaniają księżyc. Krajobraz Scale George Waterscape jest naprawdę tak wspaniały, jak opisują to wiersze. Ale czy jako podejrzany nie powinienem być związany i przesłuchiwany w więzieniu i to w kajdana? Czy naprawdę właściwe jest zabieranie mnie w takie miejsce jak to, generale? Trzymanie cię w więzieniu sprawiłoby więcej kłopotów, niż jest to warte. Ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzamy tutaj twoją wersję próbną. Ze względu na bezpieczeństwo... Chyba nie o moim bezpieczeństwie mówisz. A że on jest tak niebezpieczny... No kurczę... Zejście z Stellarona, skrzyżenie Ambrosial Arbor, wcielenie się w Amikasadora poprzez Emantora zniszczenia. Według dochodzeń Komisji do Spraw Podniebnych przybyłeś na Lofu z grupą kupców, ale podczas swojego bytu nie dokonałeś ani jednej transakcji handlowej. Twój wyjazd zbiegł się z dniem, w którym wydarzyły się nieszczęścia. Wykorzystałeś chaos, aby wkraść się do więzienia, ale najwyraźniej nie podjąłeś żadnego działania. Teraz stwierdzisz, że jesteś odpowiedzialny za kryzys Stellarona i chcesz się poddać. Twoje zachowanie jest naprawdę zastanawiające. Nie mogę pojąć twojego motywu. Poproszono mnie o dostarczenie żetonu jako podróżującego kupca. Nie wiedziałem nic o jego znaczeniu. Przyznaję, że miałem swój własny plan, aby dostać się do więzienia. Ale w końcu odkryłem, że na Lofu nie posiadali tego, czego szukałem. Decyduję się poddać ze strachu przed karą. Galaktyka to rozległe miejsce, a ja jestem jedynie wędrowcem. Byłoby głupio z mojej strony sądzić, że uda mi się uciec od sojuszu. Jesteś tylko wędrowcem. Jesteś zbyt skromny, Locha. Czy muszę ci przypomnieć o twoich działaniach w Eternity Fortress, Shrovale Starzone? A może mam wymówić to łamliwe imię? Ja... No cóż, nie bez powodu nazywają cię Divine Foresight, generale. Schlebiasz mi. Na szczęście przeprowadziłem badania, a w przeciwnym razie ta rozmowa byłaby zupełnie sucha. Wiedząc, że czujesz, że coś jest nie tak, czy chcesz mnie bronić i oczyścić moje imię z tych podejrzeń? To jest poza moją kontrolą. Próba osłabienia sojuszu jest poważnym przestępstwem. Zgodnie z protokołem masz zostać przetrzymywany na Sienjo Shuling na wspólny proces przed Komisją 10 Lordów i 7 arbitrami generalnymi. Jednakże... Obecnie masz okazję cieszyć się piękną scenerią Scale George Waterscape. To będzie ostatni widok Lofu, jaki kiedykolwiek zobaczysz. Powiedziała mi, że Hyde Cloud Quintet zebrał się tu kiedyś i ucztował setki lat temu.
Niezrównane techniki miecza twojego mistrza. Hipnotyzująca magia hymnów chmur Imbibe Dorlunae Danfanga. Umysłowe umiejętności pilotażu Baihan. Boska broń wykonana przez rzemieślnika Jumin Yinxin. I niezrównany fortel generała. Wasza piątka pokonała zło ze świata, tworząc legendarne opowieści. Niestety nic nie trwa wiecznie i High Cloud Quintet rozpadł się, gdy każdy z was poszedł swoją stroną. Zabrałeś mnie z więzienia i postanowiłeś przesłuchać mnie tutaj. Ale nie ze względu bezpieczeństwa. Chcesz porozmawiać o rzeczach, których nie należy podsłuchiwać. Chcesz porozmawiać o jedynej osobie, o której dotychczas unikałeś wspominania. O swoim mistrzu, Jinryu. Chciałam zauważyć, dobra, rozumiem, że nikt nie chce, żeby podsłuchiwali tej rozmowy, ale oni dosłownie przyszli z jakimiś żołnierzami, strażnikami. I tak ktoś to będzie słyszał, czy pójdą w krzaki i nie usłyszą. W tym samym czasie w Seat of Divine Foresight. Możemy już wyruszyć. Chciałabym odwiedzić kilka miejsc z moich wspomnień, napić się lampki wina i powspominać dobre czasy. Czy pomyliłaś się z jakąś turystką? Byłabym wspaniałą turystką. Opuść gardę, młody człowieku. Już poddałam ci sojuszowi i dotrzymam słowa. Poza tym, wasz generał już zgodził się na moją prośbę. Imbibe Dorlunae, musisz mi towarzyszyć. Nie przyjmę odmowy. Niezależnie od tego, czy nadal interesuje cię twoje dotychczasowe życie, przyjęcie mojego listu oznacza, że przyjąłeś moje zaproszenie. Prowadź. Od czego powinniśmy zacząć? Czy powinniśmy najpierw udać się do Streikaiser na Valia? Albo do Komisji Rzemieślniczej? Tak wiele wspomnień kłębi się w mojej głowie. Nie mogę ogarnąć żadnego z nich. Kiedy mieszkańcy Sienjo dożywają ponad 1000 lat, każdy dzień jest jak noszenie ciężaru góry przez niekończący się labirynt. Jak trudno jest wybrać miejsce docelowe. Lecimy do Stargazer Navalia. Problem rozwiązany. Młodzi ludzie są jak antidotum. To lecimy do Stargazer Navalia. Jeśli chciałaś zobaczyć gwiezdne skify, mogliśmy udać się do Jade Gate. Dlaczego przybyliśmy aż tutaj? Młody człowieku, czy słyszałeś kiedyś o Baihan? Pilocie Foxian? Baihan, wydaje mi się, że gdzieś już słyszałem to imię. To imię jest ci obce i nie budzi żadnych uczuć, jednak głos w niewytłumaczalny sposób dzwoni w twoich uszach. Niech szlachetny starszy utopi wrogów w deszczu. Chyba wystarczy popatrzeć z nieba. Imbibe Dorlunae, jeśli wracają do ciebie wspomnienia, podziel się nimi. Pamiętam tylko fragmenty. Myślę, że była jedną z towarzyszek Imbibe Dorlunae. Była towarzyszką i przyjaciółką zarówno Imbibe Dorlunae, jak i nas wszystkich. Cóż, to wszystko jest już przeszłością. Powodem, dla którego przyjechaliśmy do Stargazer Navalia jest to, że chciałam tutaj złożyć jej hołd. Ha? Masz na myśli ceremonię ukojenia duszy Foxians? Tak. Wysyłanie gwiezdnego skifa reprezentuje podróż zmarłego do gwiazd. Z przyczyn ode mnie niezależnych nie miałam okazji się z nią pożegnać. Do dzisiaj tego żałuję. Jeśli chodzi o zakup gwiezdnego skifa, wiem, że można go tutaj wyprodukować, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Rozumiem. Chodź za mną. Ja też nie wiem nic o gwiezdnych skifach. Ale uruchomienie tych maszyn nie powinno być zbyt trudne. Ostrożnie. W okolicy wciąż czają się duchy Stellarona. Nie musisz się nas martwić we dwójkę.
No, ja mam, kurde, motorek w czterech literach i nic mnie nie może zmieść, oprócz tego, że nie wiem, w którą stronę iść. A, chyba muszę tego zabić i tak. Albo i nie. O, nieważne. Kurde, ja bym na przykład chciała mieć mapkę, albo przynajmniej pokazywać, gdzie mam biec, bo tak trochę latam bez celu w którąś stronę. A rozumiem, że tu nie ma też przejść. Co to za... Co to za quest, który nie pokazuje, dokąd iść? Ogólnie to z tym powinnam porozmawiać. Działa? O. Dotarliśmy. Tutaj rozpoczyna się cała produkcja statków Stargazer Novalia. Nie wiem naprawdę, czemu nie pokazywał mi gdzieś. Ja mam jakieś... Nie wiem, kurde, ciągle mam błędy na nagraniach. Jak nagrywam Honkaja, to zawsze jest jakiś błąd. Wystarczy napisać polecenie do urządzenia. Nasycenie używane do uprawy nasion gwiezdnego skifa zostanie aktywowane, a wkrótce potem w porcie pojawi się kolejny statek. Ach, teraz pamiętam. Widziałam już nazwisko Bai Han w książkach. Lubisz czytać? Nie mogłam tego powiedzieć. Hej! Nie czytam zbyt wiele, ale podczas szkolenia generał zmusił mnie do zakończenia kilku starożytnych tomów. Pamiętam jedną zatytułowaną Widoki na Wszechświat z Gwiezdnego Skifa. Autorka nazywała się Bai Han. Zgadza się. Bai Han napisała ten dziennik podróży. To było naprawdę interesujące. 90% dotyczyło wypadków starskifów na różnych światach i niebezpiecznych sytuacjach. Zawierała także zapisy dotyczące lokalnych gatunków i ekosystemów. Pamiętam, jak myślałem, jak jako pilot mógł tak wiele razy rozbić swój gwiezdny skif. Po tym zdałam sobie sprawę, że za każdym razem wykorzystywała sytuację najlepiej, jak potrafiła i wracała żywa. Jej szczęście było naprawdę nie z tego świata. Rzeczywiście, jej szczęście zawsze nas zadziwiało. Ilekroć pilotowała misję, można było niemal zagwarantować ostateczną ucieczkę ze szczęki jakiegoś kolosa Abundance lub cudowny powrót z linii wroga. Bardzo niewielu gwiezdnym skifom, które pilotowało, udało się wrócić do portu w jednym kawałku. Ludzie z Komisji do Spraw Podróży Podniebnych potajemnie nazywali ją zabójcą skifów. Posiadała także niesamowitą zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń, przynajmniej tych niepomyślnych. Każdy zły znak, który wyszedł z jej ust, z pewnością się spełniał. Bardzo niewielu Cloud Knights miało okazję towarzyszyć jej w misjach. Jednakże jeśli chodziło o przetrwanie, jej los był niesamowity. Nawet w najgorszych sytuacjach, jakie można było sobie wyobrazić, zawsze potrafiła odwrócić bieg wydarzeń. W końcu szczęście to rodzaj siły. Mam nadzieję, że ten statek zbudowany dla zabójcy skifów także będzie mógł wrócić do gwiazd. Wkrótce linia montażowa Starskifa zaczęła działać. Ach, to wystarczyło. Linia montażowa Starskifów została uruchomiona. Gwiezdny skif nabierze kształtu i wyjdzie do Skyportu. Poczekajmy tam, to nie potrwa długo. Dziękuję, młody człowieku. No nie, no i dalej nie wiem, gdzie idzie. Ja pierniczę go, bez sensu. Dobra, tam pewnie. No tam mi się świeci, ale nie pokazuje mi się na mapie. Widzisz? Starskif jest gotowy. Po tak długim czasie nieobecności w Lofu, w końcu mogę z tobą się pożegnać. Więc co ostatecznie stało się z Bai Han? Ostatecznie nie sądzę, że szczegóły są konieczne. I jesteśmy tu dzisiaj, żeby ją upamiętnić. In Bai Bitor Lunae. Czy nadal pamiętasz bitwę Shuhu? To była krwawa walka z mieszkańcami Abundance. Emantor Abundance Shuhu zebrał wielką armię i zaatakował sojusz. Czytałem o tym w więzieniu. Wygląda na to, że interesuje cię poznanie swojego poprzedniego życia. A jednak wszystko to zostało wymazane. Po tym, jak Shuhu zaatakował granicę, zniknął bez śladu. Nie ma też żadnych zapisów o jego szczątkach. Pozwól, że odświeżę ci pamięć. Podczas tej bitwy Bai Han, będąc upartą dziewczyną, zdołała wyczerpać szczęście, którym obdarzył ją sędzia Rainbow. Ruszyła naprzód i rozbiła obronę wroga, pozwalając żołnierzom Sienjo przedrzeć się przez krwawą otchłań Shuhu i obudzić cię z drewnią twojego smoka.
nie była w stanie wyjść z tej walki. Wszyscy dźwigami dług, którego nigdy nie będziemy w stanie spłacić. Dla Cloud Knights oddanie życia na polu bitwy to zaszczyt. Ale nie w to wierzyłeś, Bybit Orlenae. Nie mogłeś zaakceptować faktu, że Bai Han odeszła. Zamiast zostawić ją na wieczny spoczynek, zdecydowałeś się... Popełniłeś błąd, którego nie da się już naprawić. Nie ma potrzeby opowiadać Bybit Orlenae. Twoja odpowiedź na nie nie jest już ważna. A teraz wyślę ten gwiezdny skif. Dobra, stateczek leci. Stateczek. Bai Han, przyniosłam twój dzbanek. To był prezent własnoręcznie wykonany, chociaż nigdy nie miałam okazji dać ci go osobiście. Co? Jean Liu jest jakąś garncarką? Przepraszam, że znalezienie tego zajęło mi tak dużo czasu. Tylko przynosząc to tobie, moje koszmary zostaną uspokojone. Spełnię to, co mnie poprosiłaś. Dotrzymam słów, nawet jeśli będzie to wymagało wycięcia gwiazd na niebie. Chodźmy. Komisja rzemieślnicza jest następna. Od zmartwychwstania Arbor roi się od obrzydliwości. Nawet ceniony piec twórczy Komisji Rzemieślniczej wisi na włosku. Kryzys nastąpił zbyt nagle. Wszyscy rzemieślnicy i praktykanci uciekli. Pozostał tylko jeden mistrz rzemieślniczy, który utrzymywał linię do czasu przybycia posiłków. W ten sposób ocalono piec stworzenia. Ciekawe. Uparty, niepotrafiący docenić własnego życia. To przypomina mi niezwykle aroganckiego znajomego. Gdyby zobaczył dzisiejszy chaos w Komisji Rzemieślniczej, wybuchnąłby śmiechem z powodu niekompetencji Sienjo. Co to ma być? Co jest złego w ratowaniu własnego życia i czekaniu na przybycie Cloud Knights? A gdzie byli Cloud Knights, gdy niebezpieczeństwo czaiło się u drzwi? Z tego co słyszałam, na ratunek przybyła grupka ludzi z innej planety. Zagłębia Lofu to duże miejsca. Poza tym część żołnierzy została wysłana do kompanii Yaojin. Cloud Knights byli rozproszeni. Niemożliwa była ochrona wszystkich miejsc naraz. Młody człowieku, może kontynuujemy nasz poprzedni konkurs? Pokaż mi cztery techniki miecza, z których jesteś tak dumny. Uległy poprawie. Chcesz, żebym wykonał całą pracę? Myślisz, że będę spełniał twoje niekończące się prośby, przestępco? Tym razem idziesz dalej. Spotkajmy się w piecu kreacji. Dlaczego go odesłałaś? To nie ma znaczenia. Ale ty i ja nie mieliśmy porządnego konkursu od wieków. Nie mam zamiaru walczyć. Nie proszę cię, żebyś celował we mnie włócznią. Czy to możliwe, że obrzydliwość tutaj nie są wystarczające, aby cię zmotywować? No dobrze, słońce, aczkolwiek sparring, nasza dwójka bohaterów kontra mobki zobaczymy już w następnym odcinku. Dajcie mi znać, co myślicie o całej tej sprawie, która jest dość podejrzana, bo jakby nie patrzeć, chapter Sienjo numer 3, który przedstawiłam wam w tym odcinku w takim małym skrócie, to najważniejsza cutscenka. Wjechał z taką pompą i Mihoyo chce mi powiedzieć, że i Jinryu i Locha przyszli do Jinyuana tylko po to, żeby powiedzieć: siema, chcemy, żebyś nas pojmał? Co? Nie rozumiem i to jest pierwszy raz, jak przechodzę tego questa. Wiadomo, no znałam go trochę wcześniej, wiem jakie będą cutscenki, wiem o czym będzie mowa, ale... Ale jak to przyszli się poddać? Nie wiem, co o tym myśleć. Na pewno nie wierzę, że oni tak samo... Ta, kurde, żywa legenda przyszła. A, pójdę się podać. Nie kupuję tego. Dajcie mi znać, co wy myślicie. I do zobaczenia w następnych. Pa, pa!